Dziś zajmiemy się funkcją liniową i zobacz, jakie mamy zadanie do wykonania. Dana jest funkcja liniowa opisana wzorem f od x to się równa pierwiastek kwadratowy z 2 razy x plus 2 pierwiastki kwadratowe z 2. Kiedy funkcja ta przyjmuje wartości niedodatnie? W tym poleceniu, w tym pytaniu naszym, słowo wartości odnoszą się do zbioru wartości funkcji. Zbiór wartości funkcji są to wszystkie elementy należące do zbioru y, w który działa funkcja. Czyli możemy powiedzieć, że wartościami funkcji są te elementy ze zbioru y, które zostały przyporządkowane elementom ze zbioru x. Natomiast jak rozumieć słowo niedodatnie? Niedodatnie, czyli mniejsze od zera. Jeżeli nie pamiętasz zagadnień teoretycznych związanych z funkcjami w ogóle, nie tylko z funkcją liniową, ale z funkcjami w ogóle, to koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania. Znajdziesz tam link do mojego filmu, w którym omawiam zagadnienia związane z definicją funkcji w matematyce. Znajdziesz tam także link do zagadnień związanych z funkcją w ogóle w matematyce oraz znajdziesz też link do mojej playlisty, w której to omawiam zagadnienia dotyczące związane z funkcją liniową. Natomiast teraz przejdźmy do rozwiązania tego zadania. My wiemy, że mamy wyznaczyć wszystkie te wartości funkcji, które są niedodatne. Czyli prawdziwa będzie następująca nierówność. Pierwiastek kwadratowy z 2 razy x plus 2 pierwiastki kwadratowe z 2, czyli to całe wyrażenie musi być mniejsze od zera. Mniejsze, no bo tutaj rozważamy wszystkie wartości, które są niedodatne. I otrzymaliśmy tutaj taką nierówność, jaką widzisz. I tą nierówność rozwiązujemy jak każdą inną nierówność liniową. Czyli pierwiastek kwadratowy z 2 razy x zostaje po lewej stronie nierówności. Natomiast 2 pierwiastki kwadratowe z 2 przynosimy na prawą stronę nierówności, pamiętając o zmianie znaku. Dlatego tutaj otrzymujemy pierwiastek kwadratowy z 2 razy x ma być mniejszy od minus 2 pierwiastków kwadratowych z 2. I teraz tą nierówność obustronnie dzielimy przez wartość, która stoi przy niewiadomej, czyli przez pierwiastek kwadratowy z 2. Otrzymujemy zatem x mniejszy od minus 2. Dlaczego od minus 2? No bo zobacz. Jeżeli tutaj mamy minus 2 pierwiastki kwadratowe z 2 dzielone na pierwiastek kwadratowy z 2, to jest dokładnie to samo, co minus kreska ułamkowa. I w liczniku mamy 2 pierwiastki kwadratowe z 2, a w mianowniku pierwiastek kwadratowy z 2. Tak naprawdę w matematyce kreska ułamkowa zastępuje nam znak dzielenia, dlatego te dwa zapisy są sobie równe. No i tutaj w gruncie rzeczy zobacz, te pierwiastki kwadratowe nam się redukują. Teraz stracamy licznik i mianownik, dzieląc jedne i drugie przez pierwiastek kwadratowy z 2 i otrzymujemy tutaj minus 2 pierwsze, czyli minus 2. I ten zapis, który tutaj otrzymaliśmy, już mógłby być odpowiedzią. Czyli funkcja w naszym zadaniu przyjmuje wartości niedodatnie dla x mniejszego od minus 2. Natomiast tę odpowiedź możemy jeszcze przedstawić w formie graficznej. Czyli rysujemy tutaj wykres, podpisujemy oś x, zaznaczamy minus 2 i takim otwartym kółkiem zaznaczamy to, że minus 2 nie wchodzi w skład rozwiązania. X ma być mniejszy od minus 2, czyli tutaj na tym wykresie zaznaczamy wszystkie wartości, które na osi liczbowej leżą na lewo od minus 2 i kreskujemy tutaj ten obszar. I na podstawie takiego wykresu możemy zapisać odpowiedź w takiej formie, że x należy do zbioru liczbowego od minus nieskończoności do minus 2 i jest to przedział obustronnie otwarty. Jest to przedział ustronnie otwarty, dlatego że czy to minus nieskończoność, czy to plus nieskończoność, zawsze w takich zapisach jest zaznaczana okrągłym nawiasem. Natomiast
To, że minus dwójka tutaj jest zaznaczona okrągłym nawiasem, to oznacza, że minus 2 nie należy do rozwiązania tego zadania. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Cię do obejrzenia innych moich filmów w tym kursie, na moim kanale. Do kilku filmów, tak jak powiedziałam na początku tego odcinka, znajdziesz linki w opisie do tego nagrania. Zachęcam Cię również do subskrypcji, do lajkowania, do zostawiania komentarzy i do zadawania pytań.